Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Faux Premier. Tu będziecie mogły znaleźć właśnie takie recenzje też perfum, ale także trochę o fashion i o tutaj kosmetykach kolorowych czy pielęgnacyjnych, bo taki mój kanał był z założenia, ale teraz rozwinął się trochę w kierunku perfum. Więc witam zarówno nowych, jak i starych subskrybentów. I dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o moich nowych zdobyczach perfumeryjnych. Takich, które dopiero do mnie zagościły i takich, których ja generalnie nie znam, albo raz tam udało mi się kiedyś je przechwycić, powąchać. Jestem dzisiaj bardzo podekscytowana, bo mam kilka nowości takich, na które się już czaiłam i w zasadzie próbowałam je dostać wcześniej, ale się sumitowałam, czy powinnam, bo już trochę tych perfum jest. No ale w związku z tym, że dostałam w gazecie, bodaj w Vogue, była przepiękna próbka tegoż zapachu. Ja Wam pokażę, jaki piękny jest tutaj opakowanie i flakon. Zapach nowy Versace Pour Femme, czyli dla kobiet, Edelan Turquoise. W wodzie toaletowej, ja kupiłam 30, trochę żałuję, że nie kupiłam większej. Jest to zapach, który po spróbowaniu właśnie tutaj takiej dołączonej do gazety próbki zdecydowałam się kupić, bo jest zdecydowanie moim zapachem. Czytałam pewne opinie, że on jest nietrwały, ulotny, że bardzo męski. Ja bym tak go nie opisała, ale zaraz Wam powiem dokładnie, zobaczcie, jaka piękna, cudowna buteleczka, dokładnie co w nim jest. A więc zapach jest stosunkowo nowy, był lansowany podobnie w zeszłym roku. Ja widziałam tylko tą granatową wersję i też zamierzam ją kupić, tą wersję Dylan. I słuchajcie, takie nuty główne, jest tu cytryna, mandarynka, pieprz, którego ja akurat nie czuję na sobie. Jest też guława, pierwszy raz spotkam się z tą guławą tutaj. Frezja, cassis, jaśmin oraz drzewo, tutaj takie drzewne nuty piżma i cedaru. Słuchajcie, on był zainspirowany, tutaj sobie czytam, właśnie taką ucieczką na odległą wyspę, czyli coś z mojego ostatniego tutaj review perfum na bezludną wyspę, czyli kto jeszcze nie obejrzał, to zapraszam. Bardzo sensualny taki jakby wywiew młodości, świeżości, i za tym zapachem kryje się nos perfumeryjny Sophie Labbe. I słuchajcie, jest tu też bardzo ciekawie, sobie czytam w nucie serca, że oprócz tej guławy jest też black currant, czyli czarna porzeczka, i dlatego ja czuję tą wibrację i bardzo mi się podoba. Tutaj Bella Hadid jest jakby modelką stojącą za tutaj zalansowanie tego produktu i za bycie muzą, może nie muzą, ale właśnie lansowaniem razem z twórcami i z Versace tego produktu. Ale słuchajcie, ja Wam powiem tak, ten zapach przywołuje u mnie właśnie takie wspomnienia właśnie mega świeżości, właśnie wybierania się na wakacje. On może ma, ja rozumiem, że ktoś napisał tą nutkę męską, ale ta nutka męska to może jest taka wibracja kolońska tych strusów i mandarynki, ale ona zaraz ucieka i jest bardzo, bardzo świeża. Ja nie wiem, co ja mam ze wszystkimi zapachami tutaj Versace, że ja chętnie do nich wracam i na przykład uwielbiam Crystal Bright, który mam w miniaturce, bo już go dawno skończyłam, ale zawsze byłam bardzo do niego przywiązana. I ten zapach jest dla mnie głębszy, on jest bardziej taki morski, na pewno taki playful, czyli taki, bym powiedziała, flirciarski. Powiedziałabym, że wiekowo też dla każdej z nas. Przywołuje mi też lato i takie bardzo miłe wspomnienia. Jest na pewno, słuchajcie, dynamiczny, taki otwierający, właśnie dlatego szukałam tej czarnej porzeczki, bo ona jest taka bardzo wybujała, taka dojrzała i gdzieś tam właśnie taka orzeźwiająca. Poza tym ta frezja też gdzieś tam wybija i nie czuję tego, słuchajcie, tego pieprzu, ale na pewno czuję, o, ja wiem, te perfumy mi trochę przypominają Light Blue Dolce & Gabbana. Gdzieś tam jest właśnie taki ukryty
ten akord, który mi strasznie przypomina. Ja mam sentyment do Light Blue, chociaż nigdy nie odmawiałam ubierania i posiadania tych perfum, bo wszyscy je mieli. Pamiętam, był taki moment, że wszyscy, dosłownie wszyscy go mieli, więc to mnie tak skutecznie jakby odrzucało. Natomiast faktycznie, słuchajcie, gdzieś tam jest ukryty ta nuta Light Blue. Właśnie Dolce & Gabbana. Także ten zapach ja mam w wodzie toaletowej. Ja nawet nie sprawdziłam, czy jest woda perfumowana, słuchajcie, ale gorąco polecam dla zwolenniczek tutaj Versace, jeżeli lubicie Bright Crystal. I za chwilę Wam przedstawię następny zapach Versace, który ja sobie po latach jakby przypominam, a zawsze mi się pojawiał. On jest bardziej soczysty w porównaniu do tego świeżaka takiego. Ten jest na pewno bardziej chłodnym. Takim chłodnym zapachem, bardzo świeżym. Takim chłodnym właśnie świeżakiem, ale ja bym powiedziała, że na lato, ale też taki bez okazji, właśnie codziennie chcemy się odświeżyć, czuć się bardzo pewnie i tak dynamicznie, to taki zapach nam pomoże w ciągu dnia. Tym zapachem będzie, tak jak wspomniałam, tutaj Yellow Diamond. Versace to nie jest Crystal Bright, ale zobaczcie, buteleczka bardzo jest inspirowana tym samym, jakby dalszy ciąg tych zapachów. Tu jest ten piękny kryształ, ten diamond i słuchajcie, w środku 50 wody perfumowanej. Jeszcze sprawdzę, żebym Was nie prowadziła. Nie, przepraszam, toaletowej. I słuchajcie, jak Wam wspomniałam poprzednio, ja mam bardzo duży sentyment właśnie tutaj do zapachów Versace. Nie wiem, one mają taką dozę świeżości, taką dozę kobiecości i tej kwintesencji takiej cytrusowości i owocowości, że tak można powiedzieć, bo jest mniej kwiatów, chociaż są kwiaty, ale one są tak ładnie połączone z cytrusami, że po prostu to jest idealne zapachy dla mnie. Więc tu są cytrusy, jest kwiatowa nuta, taka powdery, czyli taka pudrowa, akwatyczna. Słuchajcie, zapach powstał w 2011 i topowe nuty tu są cytrusy z Amalfi. One zawsze tam, jak są takie zapachy właśnie tropikalne albo właśnie takie cytrusowe inspirowane włochami, to tam gdzieś jest przemycone. Jest gruszka, bergamotka, neroli, czyli znowu takie cytrusowe nuty. Jest tutaj mimoza, ja uwielbiam mimozę, słuchajcie, w perfumach. Frezja, jest lilia wodna, afrykański kwiat pomarańczy i słuchajcie, jest piszmo i co jeszcze? I drzewo guava, okej. Słuchajcie, on jest bardzo czystym zapachem, takim transparentnym, takim powietrznym, bym powiedziała, ale jednocześnie pełnym feminizmu i ja bym powiedziała takiej luksusowości życia. Bym powiedziała też inspirowane takim barokowym, bo zobaczcie, ta butelka, chociaż ta poprzednia buteleczka też mi strasznie się podoba, w ogóle jest w kierunku Versace, ja nie mówię, że już tak przerysowane te ornamenty, ale bardzo podoba mi się ta barokowy, taki pełny dynamizmu, ale pełny luksusowości, zobaczcie, ten tutaj kryształ, no ale ja sobie psiknę, odświeżę, bo tak jak mówię, ja go kiedyś używałam, a później przestałam. Przepiękny, słuchajcie, jest bardzo słoneczny, bardzo bym powiedziała uwodzicielski też, bardzo kobiecy, ale dla kobiety, która czuje się świetnie w swoim ciele, wie czego chce, ale ta mimoza dodaje takiej super otoczki właśnie, słuchajcie, luksusu, takiego ciepełka właśnie, taki pozytywizmu, jakby pozytywnej oceny samej siebie, ale pozytywnej oceny całego otoczenia tutaj. I on jest bardzo taki, bym powiedziała, solarny. Piękny, solarny na lato, ja bym powiedziała nawet na co dzień. Ja bym go spokojnie, pamiętam, że go używam prawie codziennie, jak miałam na niego fazę, łącznie z Bright Crystal, który jest bardziej świeży i bardziej sparkly, to ten jest bardziej taki, powiedziałabym, bogaty, czuć takie bogactwo, taką kwintesencję właśnie kobiecości dla kobiety właśnie lubiącej biżuterię, ja bym powiedziała, bo przecież jestem cały kryształ i bez dwóch zdań nadal odczytuję go bardzo, bardzo pozytywnie
i jest bardzo trwały. Wbrew pozorom, ja wiem, że niektóre zapachy Versace, zwłaszcza w wodzie toaletowej, miały taką opinię, że one są nietrwałe. Ja bym się tu kompletnie nie zgodziła, bo one są bardzo trwałe. Ale oczywiście to jest kwestia też pH skóry. Bardzo soczysty, słuchajcie, bardzo dynamiczny, bardzo słoneczny, bardzo bym powiedziała taki trochę pudrowy też, ale bardziej ta mimoza mi tu rozbrzmiewa, taki bukiet mimozowy tutaj się ukazuje, także go gorąco polecam. Kto z Was go używał albo ma taki sentyment, koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Kolejnym zabawem, słuchajcie, ja nie mogę się napaść na tą piękną cesuszkę, no ja nie wiem, ja idę w stronę Versace, niektórzy uważają, że to jest tandeta, ale ja uważam, że nie, no ale każdy ma swój gust i guścik. I słuchajcie, kolejnym zapachem dla mnie kompletnie zaskakującym to jest Tesori di Oriente, ale ja wybrałam White Mask, białe piżmo. Słuchajcie, on zbiera niesamowite komplementy i w ogóle ta linia tanich zapachów Tesori di Oriente na to na YouTubie. Wśród Was widziałam dwóch osób, w tym u Anecznika. Bardzo dziękuję za propozycję. Ja zdecydowałam się, tam jest szeroka recenzja o tych zapachach. Rzeczywiście one są dość tanie, ale są świetne, więc bez dwóch dniach kupiłam coś, co wydawało mi się, że będzie trafionym zapachem. No i słuchajcie, tak było. To jest dla mnie kompletne zaskoczenie. Słuchajcie, buteleczka jest taka jak trochę dezodorant, 100 ml. I jest to zapach aldehydowy z białymi kwiatami jaśminy, więc to mi dało już do myślenia. Są to takie nuty pudrowe, są różane płatki, co lubimy. Bardzo romantyczne. Oczywiście białe piżmo, ja zauważam, że bardzo lubię białe piżmo. I jest to takie drzewne nuty, też je bardzo lubię. Takie nuty skórzane i drzewne, ale to są takie bardziej drzewne. Słuchajcie, to są zapachy bardzo przystępne cenowo. Ja tam na Amazonie kupiłam za chyba 6 funtów. Próbuję jeszcze dostać inny zapach, ale zobaczę. Najpierw nie chciałam tak w ciemno kupować wszystkiego, bo później to leży. Słuchajcie, mam ochotę na też... tutaj do tego można kupić shower gel, ale też takie odświeżać tutaj tkanin, więc zastanawiam się, bo bardzo mi się podoba. Naprawdę widzę, że mojemu mężowi też bardzo. I słuchajcie, jeśli chodzi o sam zapach, to jest to zapach, jak tu piszą, taki prowokacyjny. Prowokacyjny, piżmowy, taki właśnie przyciągający, pełen seksualnej energii. No na pewno. I zabierający właśnie tą negatywną energię, dającą taką harmonijność emocji i otwierające jakby drzwi na takie doznania, nowe ekscytacje. Słuchajcie, i przywołuje taką atrakcyjność. Ja bym powiedziała bez dwóch zdań, tak, słuchajcie, ten zapach, ja kupiłam go przedwczoraj. Ja od razu na siebie, on jest taki trochę... Mam duża dawka alkoholu, ale tam nie do końca jest alkohol. Ja bym powiedziała, że zobaczcie, taki tłustość, tak, ale fajnie. To znaczy, że one będą długo tutaj projektować się i wytrzymywać na ciele. Ale o czym chciałam mówić? Słuchajcie, bez dwóch zdań, o wczoraj, jak psiknęłam najpierw na chusteczkę, później na siebie, to rzeczywiście, słuchajcie, ten zapach utrzymywał się tak długo, tak było przyjemnie wejść do pokoju, tak było przyjemnie właśnie taka pozytywność, taka atrakcyjność gdzieś tam wabiła i człowiek się tak przyjemnie bardzo czuje. Myślę, że on bardzo rzeczywiście harmonizuje tutaj nasze emocje i nastawia nas bardzo pozytywnie. Słuchajcie, super, super odkrycie za tak niewielkie pieniądze, więc dziękuję tutaj za film Anecznikowi, bo jest bardzo pomocny i może się przekonam właśnie do innych zapachów. No on u mnie wybrzmiewa bardzo, bardzo teraz pudrowo, ostro, natomiast ja myślę, że za jakąś chwilkę on będzie bardziej delikatny, ale jest to totalne zaskoczenie dla mnie i przepiękny zapach, także polecam Wam. Zapachem, słuchajcie, będzie coś od Chanel No. 5 L'Eau, czyli wersja w perfumerce. Ja zrobiłam specjalny, słuchajcie, odcinek na temat Chanel Factor No. 5. To jest taki specjalny event, kiedy wypuścili 17 specjalnych tutaj, słuchajcie, kosmetyków na rocznicę 100 lat wydania Chanel No. 5. Także serdecznie Was zapraszam. Cały czas wybrzmiewa, słuchajcie, te Tresori Dior Tesori, przepraszam, di Oriente. Ja już sobie go tu psiknęłam. Słuchajcie, nie wiem dlaczego te dwa zapachy, bo są aldehydowe, one mi przypominają, czyli może takim odpowiednikiem dla Chanel No. 5 tego L'Eau byłby tu ten
Właśnie Tessori di Oriente White Musk. To jest grupa zapachów właśnie aldehydowych, takich drzewnych, troszkę słonecznych, takich słodkich i lekkopudrowych. Ja bym się totalnie z tym zgodziła. Lansowany 2016, jest wspaniałym odpowiednikiem dla osób, które nie lubią tradycyjnej Chanel No. 5, bo jest bardzo ostra i taka konkretnie pudrowa, jak to niektórzy mówią, babcina. I słuchajcie, noty główne to jest lemonka, neroli, mandarynka, pomarańcza, przepraszam, bergamotka. Są tu już jak yang-yang, bardzo lubię te lupy, nuty, słuchajcie, lupy, już tak sobie to tłumaczę, te nuty, że się tutaj zakręciłam. Jest tu jaśmin, róża majowa, ja jej w ogóle nie czuję, musi być bardzo stonowana, białe piżmo i jest cedar i wanilia. Słuchajcie, tak sobie tutaj czytam, ten zapach jest bardzo, bym powiedziała, kunsztowny, tak, bez dwóch kunsztowny, też taki wywołujący atrakcyjność. Na pewno bym tu świetnie spisał właśnie na randki, albo takie przyciągające atrakcyjność, tak jak poprzedni zapach tutaj właśnie Tessori di Oriente. Jest bardzo, to jest taka interpretacja, bym powiedziała, tej róży Gracia, jej trochę nie czuję, ale dajcie mi to pomachać. Taka bardziej pudrowa, bardzo delikatna, ale bym powiedziała, to są bardzo klasyczne nadal perfumy. Perfumy na pewno są takim wykwintną odmianą feminizmu, dynamiczności, jakby kreowania swojego życia i bycia kobietą bardzo dynamiczną, może i luksusową, ale taką, która wie, czego chce i kreuje te projekty. I jest tu też ta atrakcyjność, ta sensualność, ale w takich delikatniejszych wersji. Mi się tu cały czas przebija bardzo Tessori di Oriente. On jest dużo mocniejszy, jakby zabija to Laou. Laou jest bardzo stonowanym tutaj zapachem, ale fajny właśnie taki zapach, jakby odpowiednik Chanel No. 5, ale teraz już w takiej troszeczkę rozmytej wersji, dużo delikatniejszej. Ja myślę, że ta wersja świetnie się nadaje na codzienne gdzieś wyjścia, ale też do pracy, czemu nie. I w tej perfumetce bardzo mi się podoba. Tak jak mówię, jeszcze nie obejrzyłyście tego odcinka o Chanel Factory No. 5, to serdecznie Was zapraszam. Słuchajcie, to by było dzisiaj. Poznałyście moje 4 nowe zapachy, nowe zdobycze. Z każdej się cieszę, każdą jakby odbieram inaczej. I myślę, że na razie wpadnę właśnie na używanie tutaj Dylana Turquoise z Versace. No i moje piękne pomarańczowe, nie pomarańczowe, żółte perfumy Yellow Diamond z Versace. A no i piękne odkrycie, tak jak tu podkreślam, Tessori di Oriente, ale na takie kolacje, wyjścia, albo nawet kiedy wrócę do pracy, czemu nie ubrać się tutaj w tą mgiełkową, piękną Chanel No. 5 Laou. I to było na dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie Wam za bycie ze mną. Zapraszam Was do komentowania, żeby było Was więcej na kanale, oczywiście do subskrypcji. Bardzo się cieszę, jak Was przybywa, oczywiście, że mnie słuchacie. To jest przemiłe i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa, pa!